Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Od kilku lat Pan Prezydent i większość Platformy Obywatelskiej w tej Radzie prowadzi konsekwentnie do ruiny nasze miasto i sprowadza realne zagrożenie dla istnienia wybudowanego z takim trudem i za tak ogromne pieniądze regionalnego szpitala specjalistycznego. To trzeba sobie powiedzieć. Kiedy wreszcie w połowie 2014 roku po miesiącach walenia głową w mur udało się nam przebić z prawdą do świadomości Pana Prezydenta o rzeczywistych rozmiarach katastrofy, do jakiej doprowadzono, choć dziś nie jestem już tego tak pewny jak wtedy, wydawało się, że najgorsze mamy za sobą i że przyszedł czas na skuteczne środki zaradcze. Niestety tak się nie stało. Poza kilkoma pozorowanymi działaniami, odwoływaniem i przywracaniem dyrektora, nie zrobiono tak naprawdę niczego, co mogłoby na trwale rozwiązać problem szpitala, a od miasta oddalić wizję bankructwa. Minęło 2,5 roku, a my wciąż jesteśmy w miejscu wyjścia. Nie, nieprawda. Jesteśmy w nieporównanie gorszej sytuacji, niż byliśmy w roku 2014. W międzyczasie dopuszczono do niekontrolowanej straty szpitala w roku 2014 i 2015 idącej w dziesiątki milionów złotych. Jesteśmy w nieporównywalnie gorszej sytuacji niż ta, która była w momencie zakończenia prac Komisji Rady Miejskiej, której przewodniczył Pan Radny Glamowski, i niż wtedy, kiedy sformułowaliśmy wskazania, rekomendacje i wnioski, które należało zdaniem tej komisji zastosować. Złupiono miejskie, tak przecież skromne i tak potrzebne w ostatniej unijnej perspektywie środki, pompując je w pokrywanie strat szpitala bez wypracowania jakiegokolwiek planu naprawczego. I wybaczcie Państwo, ale radni Prawa i Sprawiedliwości z niedowierzaniem, żeby nie powiedzieć ze śmiechem, słuchają tych wszystkich projektów, które mają być zlecone i które wiadomo, że nigdy nie zostaną zrealizowane. Słyszeliśmy dzisiaj ten koncert życzeń projektów, które zostaną pozlecane. Być może, ale takich projektów, które leżą w szpitalach, które leżą w szufladach, mamy już w tym mieście sporo. W międzyczasie rabunkowo drenowano spółki komunalne z osiąganych faktycznie i papierowo zysków, zabierając nie tylko zysk finansowy, ale również ten zawarty w majątku wybudowanym za ogromne unijne pieniądze. Na nic okazały się ostrzeżenia, że dochodzi do zabronionych transferów środków europejskich od beneficjenta do nieuprawnionego podmiotu. Nic to. Po nas choćby potop. A przecież bierność i brak pomysłów musi kosztować, prawda, radni Platformy Obywatelskiej. Sztuczki księgowe ze sprzedażą majątku szpitala do spółki komunalnej, które miały zapewnić pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i zapewnić kilka kolejnych miesięcy błogiego lenistwa, spełzły, jak widać, na niczym. Uchwałę o sprzedaży zakwestionował wojewoda kujawsko-pomorski, a Regionalna Izba Obrachunkowa nie bierze, jak rozumiem, pod uwagę jej skutków do czasu zakończenia ewentualnego postępowania odwoławczego w tej sprawie, które, jak zauważył obecny tutaj pan radca prawny urzędu, na ostatniej sesji może trwać i 2 lata. Być może ma rację. A zdajecie sobie Państwo sprawę, że już tylko przeprowadzenie ewentualnego unieważnienia aktu notarialnego tej kolosalnej transakcji to koszt około 9 milionów złotych? Jesteście na to przygotowani? Pytam radnych, którzy z taką ochotą podnosili ręce za dokonaniem tej sztuczki. Jesteście z siebie dumni? Zresztą powtarzamy raz jeszcze. Ta majątkowa transakcja jest dla szpitala i miasta gwoździem do trumny, bo nie towarzyszy jej żaden rzeczywisty program naprawczy. Nie wierzycie chyba w bajki o marszałku, który przez kilkanaście lat będzie sypał dziesiątkami milionów.
i o tanim kredycie z Banku Gospodarstwa Krajowego. 2 lata temu było to bajką i jest to dziś. Zostawiacie szpital w rękach człowieka, który do tej katastrofy doprowadził. Przenosicie na miasto na kilkanaście lat kolosalne obciążenie, jednocześnie dając dyrektorowi szpitala sygnał, możesz dalej się zadłużyć. I właściwie nie ma on wielkiego wyboru. Bo problem z tym, że w tych księgowych sztuczkach jest dużo papieru, a bardzo mało gotówki. Tak naprawdę w ogóle nie ma. A jak myślicie, gdzie skieruje się dyrektor, znając praktyki, jakie stosował ostatnio? Do banku? Nie, bo nadal zadłużony na setki milionów szpital nie ma żadnej zdolności kredytowej. Mówienie o tym jest zawracaniem głowy. Więc gdzie? Do Magellana, MW Trade, Providenta, czy do Wonga, czy jeszcze gdzie? Swoimi decyzjami na to przyzwalacie. Miejmy nadzieję, że Regionalna Izba Obrachunkowa tekst powstawał zanim znaleźliśmy tę dzisiejszą opinię. Miejmy nadzieję, że Regionalna Izba Obrachunkowa do tego nie dopuści. Ścisłym nadzorem podejmie zarówno finanse publiczne Grudziądza, jak i transfery ze spółek komunalnych, wreszcie również sam szpital. Stoimy na stanowisku, że debatowanie o budżecie na rok 2017 w sytuacji negatywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o samym projekcie budżetu, o wieloletniej prognozie finansowej i o możliwości sfinansowania deficytu czyni naszą dyskusję jałową i niepotrzebną. Wiemy, że od decyzji Rio odwołał się pan prezydent, ale nie przedstawił tych odwołań i był zasadnym członkom ciała uchwałodawczego, czyli radnym Rady Miejskiej, nie stały się one przedmiotem dyskusji, a jest to wymogiem wynikającym wprost z ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, artykuł 21 ust. 1. Tego akapitu, no, ten akapit stracił o tyle ważne, że rano, na chwilę przed sesją dostaliśmy, a teraz dzięki tutaj wysiłkowi pana wiceprezydenta zostaliśmy już o tym fakcie poinformowani. Warto jednak zauważyć, że Rio w swojej opinii nie odniosła się jeszcze do innego istotnego problemu, bo w momencie wydawania opinii transakcja sprzedaży nie była dokonana. Jakim jest odpowiedź na pytanie, czy wieloletnie zobowiązanie do dokapitalizowywania spółki komunalnej w celu umożliwienia jej spłaty i obsługi długu nie powinno zostać wliczone do ogólnego zadłużenia miasta, skoro zostało wpisane do wieloletniej prognozy finansowej. Orzecznictwo izb w kraju w podobnych sprawach każe zachować w tej kwestii najdalej idącą ostrożność. Również wystąpienia pokontrolne izby w sprawie Grudziądza z lat minionych wskazują na taką możliwość. Wtedy jednak dotyczyło to stosunkowo niewielkich kwot. W przypadku przejęcia 187 dokładnie milionów zobowiązania może to oznaczać całkowity paraliż miasta. W tej kwestii zwrócimy się do Izby o jednoznaczną wypłatę. Ponadto uważamy, że nie zostały rozstrzygnięte definitywnie kwestie podatkowe związane z transakcją przeprowadzoną przez szpital i grudziąckie inwestycje medyczne. Jednoznaczna opinia służb skarbowych w sprawie VAT-u oraz CIT-u jest konieczna dla rzeczywistej oceny ryzyka, jakie wynika z tego dla budżetu miasta. Unieważnienie przez wojewodę uchwały, która stała się podstawą aktu sprzedaży nieruchomości Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, w naszej ocenie uniemożliwia wpisanie do budżetu wypływających z tego konsekwencji aż do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia w drodze ewentualnego postępowania odwoławczego. Jak rozumiem, to jest podstawą decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tej sytuacji wnioskujemy, no, wnioskowaliśmy o wycofanie przez pana prezydenta projektu uchwały na rok 2017, ponieważ nie podzielił naszych obaw. W związku z tym apelujemy do radnych Rady Miejskiej, do większości Platformy Obywatelskiej o nieprzyjmowanie tego projektu budżetu.
Chcę tu podkreślić, że wstrzymanie się z uchwaleniem budżetu do czasu rozstrzygnięcia innych wątpliwości ma istotną zaletę. Pozwala na funkcjonowanie miasta w oparciu o przedstawiony projekt do 31 stycznia 2017 roku. Budżet z negatywną opinią RIO, a taka już jest, to już dziś wiemy, a następnie unieważnienie go przez Izbę, co jest oczywiste w tej sytuacji, taką możliwość nam odbierze. Nie będzie możliwości prowizorium budżetowego w oparciu o unieważnioną przez RIO uchwałę. Proszę o rozważenie wszystkich wypływających z tego konsekwencji. Apelujemy o rozsądek i o opamiętanie.